Pokój i dobro, kochani. Dziś jest sobota, 20 lipca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się dość dramatycznie. Mianowicie faryzeusze odbywają naradę, jak zniszczyć Pana Jezusa, jak Go zgładzić. Natomiast jaka jest reakcja Pana Jezusa na zło, które Go spotyka ze strony ludzi? Mianowicie On idzie i uzdrawia. Reakcją na zło ze strony ludzi, Zbawiciela świata, jest to, że On czyni dobro, On się nie zatrzymuje w czynieniu dobra. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że Jezus uzdrowił wszystkich, a więc nie wyróżniał, nie selekcjonował ludzi. Uzdrowił wszystkich, którzy do Niego przyszli. Święty Mateusz w tej Ewangelii cytuje księgę proroka Izajasza, odnosząc proroctwo dotyczące Mesjasza właśnie do Pana Jezusa. I mówi o Panu Jezusie, że nie będzie On się spierał i nie będzie krzyczał, nie będzie można usłyszeć Jego głosu na ulicach, że trzciny zgniecionej nie złamie, że knotka, który się ledwo co tli, nie dogasi. On będzie po prostu dobry. I my powinniśmy uczyć się od Pana Jezusa. Nawet wtedy, kiedy spotyka nas jakieś zło ze strony ludzi. Nawet wtedy, kiedy wiemy, że gdzieś tam gadają o nas. My powinniśmy po prostu iść swoją drogą. Powinniśmy iść i wypełniać wolę Pana Boga. Czyli nie zatrzymywać się w naszej miłości wobec drugiego człowieka. I ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. I rzeczywiście imię Pana Jezusa jest przepotężne, przepotężne Bożą miłością. Jest wypełnione tą miłością, która rozlewa się na wszystkich tych, którzy są blisko serca Pana Jezusa. Imię Jezus w języku oryginalnym Jeszua, bądź też nieskrócona wersja Jehoszua, oznacza Bóg zbawia. Jezus nie przyszedł, żeby nas potępić, ale przyszedł po to, żeby nas zbawić. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.